Personalne trzęsienie ziemi w Tauronie i Jastrzębskiej Spółce Węglowej nie uspokaja sytuacji w górnictwie. Związkowcy znowu prężą muskuły, ale choć to spółka produkująca węgiel koksujący, a nie energetyczny, to sytuacja w niej nie poprawia wizerunku górnictwa węgla kamiennego. Górnictwa, na które z uwagą patrzy Bruksela. Komisja Europejska bowiem ma notyfikować umowę społeczną rządu z górnikami zakładającą zamknięcie wszystkich kopalń energetycznego węgla kamiennego do 2049 roku. A wiecie, że górnicza siła to nie tylko domena Polski? Opowiem wam, jak to wygląda w Hiszpanii, z której niedawno wrócił nasz zespół realizujący zdjęcia do naszego filmu dokumentalnego o zmierzchu górnictwa węglowego w energetyce i transformacji energetycznej. Opuszczamy Asturię, opuszczamy Oviedo, jedziemy do Lyon. Powiem również o tym, że najwięksi europejscy producenci samochodów BMW i Volkswagen blokowali rozwój technologii niskoemisyjnych. Celowo nie wykorzystywali dostępnych technologii, za co zapłacą teraz niemal 900 milionów euro kary. Będzie też coś dla fanów elektromobilności. Zapraszam. A White House report that says global warming threatens climate change. Nazywam się Karolina Baca-Pogorzelska i co dwa tygodnie w podcaście Outriders Power będę opowiadać wam o tym, jak świat zmienia klimat i jak klimat zmienia świat. Co łączy Barbarę Piątek i Pawła Strączyńskiego? Oboje wyjątkowo krótko piastowali stanowiska prezesów. Barbara Piątek w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, Paweł Strączyński w Tauronie. Strączyński zrezygnował z kierowania Tauronem, czyli jedną z naszych największych grup energetycznych kontrolowanych przez Skarb Państwa. Na początku lipca jego dymisja wejdzie w życie z końcem 21 lipca, tak napisano w komunikacie giełdowym. Zrezygnował po około 3 miesiącach. Z kolei Barbara Piątek została właśnie odwołana z całą resztą zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej przez Radę Nadzorczą tejże spółki. Po około 4 miesiącach szefowania firmie będącej największym w Unii Europejskiej producentem węgla koksującego, czyli bazy do produkcji stali na boku. Tylko dodam, że Barbara Piątek tak naprawdę była drugą kobietą w historii, która stanęła na czele spółki węglowej w Polsce, w całej historii. W zarządach oczywiście panie gdzieś się pojawiały, ale szefowały spółkom węglowym tylko dwukrotnie. Pierwszą taką kobietą była Joanna Strzelec-Łobodzińska, która kierowała nieistniejącą już kompanią węglową. Znana była również jako wiceminister odpowiedzialna za górnictwo. To tyle tych dygresji i historycznych opowieści. Natomiast wróćmy do tych dwóch dymisji, bo ja nie bez powodu o nich mówię. Obie te dymisje mają wspólny mianownik. Nazywa się związki zawodowe. I te kolejny raz pokazały, jak duży mają wpływ na to, co dzieje się w spółkach, nazwijmy to energetycznych, szeroko rozumianych energetycznych. W Tauronie związkowcy skarżyli się na łamanie praw pracowniczych, a minister aktywów państwowych Jacek Sasin mówił nawet, że oczywiście apeluje do zarządu o dialog, ale nie wykluczał interwencji. Czy do tej interwencji doszło? Nie wiemy. Z kolei w Jastrzębskiej Spółce Węglowej związkowcom nie podobało się to, że pani Barbara Piątek ma jakieś plany zmian, no bo oczywiście najlepiej, żeby było tak jak było i nic się nie zmieniło. To domena strony społecznej w górnictwie, nie tylko w JSW. Swoją drogą nie podobało im się przecież też to, że no jak to kobieta będzie rządziła taką spółką. Tą spółką rządzą oni. I nie jest to żadna przenośnia, bo Jastrzębska Spółka Węglowa pod względem uzwiązkowienia nie jest może inna od pozostałych, od Polskiej Grupy Górniczej itd., itd., ale jest bardzo specyficzna pod względem liderów związkowych, może tak to nazwijmy. Ja zajmuję się górnictwem od 14 lat i mam takie nieodparte wrażenie, że od tych 14 lat po stronie związkowej widzę cały czas te same twarze. One się zmieniają po stronie rządowej. Gdyby ktoś mnie dzisiaj zapytał przez 14 lat, ilu ministrów czy wiceministrów odpowiadało za górnictwo, nie wiem. Ale związkowców, liderów związkowych jestem w stanie wymienić bez żadnego problemu, ponieważ
oni są tam cały czas. A w Jastrzębskiej Spółce Węglowej to jest po prostu fenomen. Ja specjalnie tutaj nie używam nazwisk, bo też nie o to chodzi. Ale myślę, że i tak wiadomo, o kim tutaj mówię. I te doświadczenia towarzyszą bowiem nie tylko dziennikarzom energetycznym, piszącym o górnictwie, ale te doświadczenia towarzyszą również osobom, które zarządzały przez te ostatnie lata Jastrzębską Spółką Węglową, a tych zmian na stanowiskach prezesów, wiceprezesów było naprawdę sporo. Myślę sobie, że to nie jest dobra droga dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, biorąc pod uwagę to, że jak wspomniałam na początku, Unia Europejska przygląda się umowie rządu ze stroną społeczną, z górniczą stroną społeczną. Warto powiedzieć, że ta umowa społeczna, chociaż dotyczy węgla energetycznego, to nie jest tak, że Jastrzębska Spółka Węglowa, produkując przede wszystkim węgiel koksujący, będący bazą do produkcji stali, jest sobie teraz zupełnie sterem, żaglem i okrętem i jej w ogóle transformacja energetyczna nie będzie dotyczyła, bo tę spółkę też czekają zmiany. I ja myślę, że związkowcy kompletnie chyba nie chcą zdać sobie sprawy z tego, albo sobie świetnie zdają sprawę z tego, tylko głośno o tym nie mówią, że takimi działaniami jak próba wpływu na to, kto będzie spółką zarządzał, a brak odpowiedzialności za to zarządzanie, bo oni tylko chcą i żądają, ale odpowiedzialności już oczywiście nie chcą ponosić. Myślę sobie, że to jest skrócenie istnienia tych kopalń o kolejne lata, ale górnicy też nie chcą tego widzieć. Nie chcą widzieć tego, że związki zawodowe, które mają ich reprezentować, de facto czasami przynoszą naprawdę więcej szkody niż pożytku. I tak jest w przypadku działania Jastrzębskiej Spółki Węglowej, konkretnie działania w niej związków zawodowych. To są bardzo duże organizacje, bardzo silne organizacje i pamiętajcie proszę, że to nie jest do końca tak, jak nam się wydaje, że idea związkowa to jest ta obrona pracowników, obrona ich miejsc pracy. W górnictwie bardzo często związki zawodowe wcale nie walczą o prawa pracowników, wcale nie walczą o ich miejsca pracy, tylko walczą o swoje związkowe etaty i o to, by przetrwać jeszcze kolejny rok, kolejny rok, kolejny rok w każdej z kopalń, bo w każdej z tej kopalń mają swoje biznesy. Mają firmy, z którymi są powiązane i które w tych kopalniach zarabiają ciężkie pieniądze. I proszę miejcie to na uwadze, kiedy słyszycie, jakie postulaty mają górnicze związki zawodowe, zwłaszcza w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Jeśli chodzi o Tauron z kolei, tam sprawa jest też dosyć skomplikowana, aczkolwiek może wygląda troszeczkę inaczej niż w JSW. Wracając do tej umowy społecznej, o której tyle razy już wam mówiłam, umowie społecznej podpisanej przez rząd i górnicze związki zawodowe. No nie ma się co dziwić, że skoro taka umowa została podpisana, to inne branże mówią halo, halo. Ale my też byśmy chcieli takich gwarancji, takiego zatroszczenia się o nas, takiego zaplanowania naszej przyszłości. Mówimy tutaj o branżach związanych przede wszystkim z transformacją energetyczną, która się dzieje. No i nie inaczej było w energetyce. Opowiadałam wam ostatnio o NABE, o tym jak wydzielane będą aktywa węglowe, o tym jak ma, czy będzie miała wyglądać przyszłość polskiej energetyki. No i w Tauronie nie do końca związkom zawodowym te koncepcje się podobają. One nie chciałyby, żeby Tauron stał się częścią jakiegoś jednego wielkiego podmiotu energetycznego, który mógłby ewentualnie powstać. Mówiło się o tej konsolidacji pod skrzydłami największej grupy energetycznej w Polsce, czyli pod skrzydłami PGE, a Tauron bardzo chciałby tę swoją niezależność zachować. No ale ogólnie energetycy powiedzieli rządowi: drogi rządzie, podpisałeś umowę z górnikami, a my co? W czym my jesteśmy gorsi? No i rząd musiał obiecać, że będzie negocjował teraz podobną umowę z energetykami. Zresztą górnicy z kopalni węgla brunatnego też upominają się o swoje, bo przecież oni nie są w żaden sposób gorsi od górników pracujących w kopalniach węgla kamiennego, a to górnictwo węgla brunatnego też będzie musiało zacząć się żegnać z obecną rzeczywistością wskutek trwającej transformacji energetycznej. No więc dzieje się dużo, związkowcy znowu dają o sobie znać i myślę, że to nie jest w ogóle ostatnie słowo, które powiedzieli.
no i rząd, a przede wszystkim Ministerstwo Aktywów Państwowych, które nadzoruje energetykę, będzie tutaj miało naprawdę twardy orzech do zgryzienia. Na początku powiedziałam wam, że nie tylko nasze związki zawodowe są tak silne w górnictwie i jest to prawda. Na pewno wiecie, że nasza ekipa, która kręci film o transformacji energetycznej zmierzchu energetycznego węgla kamiennego, wróciła właśnie z Hiszpanii i tak się złożyło, że zaraz po tym, jak przyjechaliśmy do Asturii, czyli tego węglowego, głównego węglowego regionu Hiszpanii, w którym dzisiaj zresztą działa tylko jedyna już ostatnia w Hiszpanii kopalnia węgla kamiennego San Nicolas w Mieres. No to jak przyjechaliśmy do Asturii, to akurat okazało się, że nasze działania zaczynamy od protestu. Tak jak wam obiecywałam, jeżeli się uda, to będziemy dla was transmitować górniczy protest. No i tak się składa, że właśnie się rozpoczął. Jesteśmy w Langreo, w Asturii, gdzie Hiszpania zamyka kopalnię. Mi się wydawało, że w kraju, w którym tak naprawdę górnictwo już się skończyło, bo tak możemy o tym górnictwie hiszpańskim dzisiaj mówić, górnicy już nie będą protestować, no bo w zasadzie o co mogłoby im chodzić? No i co się okazało? Przynajmniej kilkaset osób wzięło udział w ulicznym proteście w Asturii. Naprawdę nie spodziewałam się takiej rzeszy ludzi. A tam górnicy zadawali proste pytanie, okej. Zamykacie kopalnie, zamknęliście kopalnie, nie każda z nich stanie się atrakcją muzealną. No i co z nami? Co będzie z nami dalej? Drogi rządzie, drogie władze samorządowe, jaki macie na nas pomysł? I to jest pytanie, które tak naprawdę za chwilę będą zadawać, albo już zadają polscy górnicy. Drogi rządzie, co z nami będzie? Bo umowa społeczna umową społeczną, ale czy odprawy załatwią cały problem dla ludzi, którzy będą mieli 40 plus, jeżeli chodzi o wiek i co, i mają po prostu zostać górniczymi emerytami. Oczywiście wielu na pewno się ta koncepcja bardzo spodoba, ale niektórzy chcieliby jeszcze być potrzebni, być przydatni. Ci ludzie tego potrzebują i myślę, że obiecywanie tylko budowy fabryki Izery w moim rodzinnym zresztą Jaworznie nie załatwia tej sprawy. Jestem sama ciekawa, kiedy u nas te pytania, które słyszałam właśnie w Hiszpanii, będą zadawane coraz częściej i coraz głośniej, no bo przecież nie wszyscy nasi górnicy, których kopalnie będą zamykane, będą pracować jako przewodnicy w kopalniach turystycznych, a tych kopalń turystycznych też mamy sporo. W Hiszpanii zresztą też ich trochę jest. No i co? I co dalej? Bardzo jestem sama ciekawa odpowiedzi na to pytanie. Zresztą odpowiedzi na to pytanie będę szukała w kolejnych krajach, w których będziemy realizowali ten film, bo po 4 odwiedzonych przez nas państwach widzę już bardzo dużo elementów wspólnych górnictwa węgla kamiennego bez względu na to, na jakim etapie jest transformacja. Chciałabym dzisiaj też poruszyć dwa wątki motoryzacyjne, bo ileż można mówić o tym węglu. Ja oczywiście bardzo chętnie o nim mówię, ale spróbujmy jednak poszukać innych informacji. I dzisiaj właśnie padło na motoryzację. Agata Rzędowska w greennews.pl napisała, że najwięksi europejscy producenci samochodów blokowali rozwój technologii niskoemisyjnych. Brzmi trochę jak science fiction? No nie. Okazuje się, że to prawda. Bruksela ukarała największe koncerny motoryzacyjne za zmowę, której efektem była zwiększona emisja tlenków azotu, ponadto co pozwalały dostępne na rynku technologie. Te nielegalne działania koncernów miały trwać od czerwca 2009 roku do października 2014 roku. No jak to się stało, że ta Komisja Europejska się w ogóle o tym dowiedziała? To jest niesamowita historia. Komisja Europejska wskazała, że ta zmowa dotyczyła 3 koncernów: BMW, Daimlera i Volkswagena. Ale kara 875 milionów euro została nałożona tylko na 2, czyli na BMW i Volkswagena. Daimler bowiem jej uniknie. Dlaczego? A to dlatego, że ujawnił działanie kartelu.
Ponad 500 milionów euro zapłaci sam Volkswagen. Resztę BMW. Firmy naruszyły przepisy antymonopolowe, celowo unikały stosowania dostępnych na rynku technologii ograniczających emisję szkodliwych substancji. A trzeba tutaj dodać, że wspomniane tlenki azotu należą do najgroźniejszych związków wydostających się z rur wydechowych. Żeby jednak nie było tylko pesymistycznie, jest i dobra wiadomość. Od 12 lipca osoby fizyczne w ramach programu Mój Elektryk mogą składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wnioski o dofinansowanie zakupu samochodów zeroemisyjnych. Co to są samochody zeroemisyjne? Ano takie, które nie emitują tych szkodliwych substancji. Chodzi tutaj w tym wypadku o samochody elektryczne i samochody wodorowe. Kwota dotacji, która jest oczywiście bezzwrotna, sięga 18 750 zł, a w przypadku rodzin wielodzietnych będzie to nawet 27 tysięcy zł. Wkrótce o dopłaty do elektryków będą mogli występować także przedsiębiorcy, samorządy oraz wszelkie inne instytucje. Co jest celem tego programu? No oczywiście upowszechnienie elektromobilności. Ja już nie chcę tutaj pastwić się nad tym, ile tych aut elektrycznych w ciągu dekady mielibyśmy mieć, licząc od 2015 czy 2016 roku. Natomiast sam kierunek, który jest obrany tutaj, żeby popularyzować jakby zakup tych aut zeroemisyjnych, to jest dobry pomysł w mojej ocenie, bo jeżeli ten program będzie się cieszył takim powodzeniem jak program Mój Prąd, to był program dopłat do paneli fotowoltaicznych na naszych dachach, który spowodował boom na tę fotowoltaikę, to naprawdę może się udać. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że różnica w koszcie instalacji fotowoltaicznej w zakupie samochodu elektrycznego jest jednak znaczna, ale myślę sobie, że taki program motywacyjny, jeżeli ktoś ma w ogóle w planach, czy rozważał, brał pod uwagę zakup samochodu zeroemisyjnego, to taka dotacja myślę, że zachęci go do podjęcia takiej decyzji. Program ten daje osobom fizycznym możliwość otrzymania właśnie z NFOŚ-u tej zwrotnej, jak wspomniałam, dotacji do zakupu fabrycznie nowych pojazdów zeroemisyjnych, czyli nie możemy kupić tutaj samochodu używanego, żeby liczyć na dotację. No i ten koszt nabycia samochodu, co jest ważne, nie może przekroczyć 225 tysięcy złotych, czyli do tej kwoty możemy kupować samochód, by móc się ubiegać o taką dotację. No i ten limit cenowy oczywiście warto tutaj wspomnieć, nie dotyczy posiadaczy karty dużej rodziny, czyli tych osób, które będą mogły skorzystać z wyższej dotacji, one też będą mogły ten samochód kupować droższy, jeżeli oczywiście będą miały taką chęć. No i jak wygląda ta procedura ubiegania się o taką dotację, bo zazwyczaj wszyscy obawiają się wszelkiego rodzaju dotacji, bo procedura, bo biurokracja i tak dalej. No okazuje się, że o dziwo nie zawsze musi tak być, jak zwykle wyjdzie w praniu, ale NFOŚ zapewnia, że ta procedura ubiegania się o dotację na elektryka właśnie przez osoby fizyczne jest naprawdę prosta i co ważne, ona odbywa się online, wymaga minimum formalności. Wszystkie informacje są dostępne na stronie NFOŚ-u, czyli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest tam taki generator wniosków o dofinansowanie i tam są wszystkie formularze, tak więc jeżeli jesteście zainteresowani, odsyłam Was do strony NFOŚ-u. A na koniec jeszcze tutaj chciałabym dodać, a propos tych dotacji, bo cały czas mówię Wam tutaj o osobach fizycznych, bo od nich rzeczywiście ten program się zaczyna. Niemniej jednak jeszcze w lipcu ma ruszyć taki nabór banków, które będą dystrybuowały dopłaty do leasingu. Po finalizacji tego procesu wnioskodawcy nie będący osobami fizycznymi zyskają możliwość ubiegania się o dofinansowanie więcej niż jednego pojazdu, a tutaj z kolei wysokość dotacji będzie uzależniona od rodzaju samochodu i jego przewidywanego przebiegu. W tym wypadku dofinansowanie zakupu pojazdów dostawczych wyniesie nawet 70 tysięcy złotych. Tylko warunkiem będzie tutaj zadeklarowanie średniorocznego przebiegu powyżej 20 tysięcy kilometrów i na dopłaty, jak informuje NFOŚ, do umów leasingu elektryków firmowych trafi 400 milionów złotych, natomiast program Mój Elektryk będzie realizowany przynajmniej w wersji na dzisiaj do 2026 roku.
Wspominałam Wam już dzisiaj, że wróciliśmy z Hiszpanii, która była czwartym krajem, gdzie realizujemy zdjęcia do naszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego o transformacji energetycznej i zmierzchu energetycznego węgla kamiennego. Polska, Niemcy, Ukraina, Hiszpania to cztery kraje, które odwiedziliśmy i cztery kraje, w których realizowaliśmy zdjęcia, ale założyliśmy, że tych krajów będzie 10. Please fasten your seatbelts. Szykujemy się do Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Chin, Kolumbii, Australii i jeżeli jeszcze się nam uda i czas pozwoli, to będziemy kręcić zdjęcia w Czechach przy okazji kolejnych wizyt na Śląsku. Wielokrotnie pytacie mnie, dlaczego nie założę zrzutki na ten film. Dlaczego nie skorzystamy z Patronite? Odpowiedź jest bardzo prosta. Patronite ma dużo wyższą prowizję od wpłat. To znaczy, że te pieniądze, które chcielibyście ofiarować nam, w dużej mierze też trafiają do obsługi tych płatności. My korzystamy ze zwykłych płatności, których prowizja wynosi bodajże 1%. W przypadku Patronite to 7%. Jeżeli nasz program roczny, czyli jeżeli jesteście wspierającymi World, jesteście z nami w Outriders i płacicie 99 zł za roczną subskrypcję, to praktycznie wszystkie te pieniądze trafiają na nasze działania i pozwalają nam pracować jak najlepiej właśnie dla Was. W przypadku Patronite, no jednak tych pieniędzy od Was jest mniej. Nie robimy też zrzutki dlatego, że zrzutka to pomoc jednorazowa. Każdy się dorzuci i już. A my potrzebujemy Was, nie tylko Waszych pieniędzy, ale Waszej obecności. My po prostu chcemy, żebyście z nami byli, żebyśmy mogli z Wami rozmawiać na naszych mediach społecznościowych, na naszych grupach, na Facebooku, na Discordzie, na LinkedInie, na Twitterze, no wszędzie, bo tak naprawdę sens naszej pracy nadajecie Wy, nasi odbiorcy. My nie chcemy pisać do szuflady, wtedy nie musielibyśmy zakładać tej organizacji i wykonywać tej pracy, którą wykonujemy, bo moglibyśmy sobie pisać pamiętniki albo, nie wiem, mogłabym ten podcast, który nagrywam dla Was i którego wysłuchacie, mam nadzieję, do końca, mogłabym sobie nagrywać na dyktafonie, w telefonie i udawać, że też robię jakąś tam audycję. Ale to nie o to chodzi. Szykujemy dla Was kolejne projekty po tym, jak przekroczymy, mam nadzieję, ten magiczny licznik 1000 subskrypcji, do którego brakuje jeszcze ponad 300 osób. Zachęcam Was do dołączenia. Wtedy pokażemy Wam nasz nowy projekt, jest już gotowy. To jest projekt o nomen omen podziemnych trasach turystycznych w Polsce. Wybrałam dla Was 14 takich tras. To oczywiście spokojnie nie są tylko dawne kopalnie węgla kamiennego, to są też na przykład dawne kopalnie uranu. Sama miałam pierwszy raz okazję być w takich miejscach i naprawdę serdecznie Wam polecam. No i chciałabym ten tekst opublikować, ten materiał, bo to w sumie nie jest tekst, to jest pięknie ilustrowany materiał, to jest taka mapa, przewodnik. Ja bym go chciała już Wam dać, żebyście jeszcze w wakacje mogli skorzystać. No ale postawiliśmy sobie ten cel 1000 do publikacji tego materiału, więc liczę tutaj na Was, bo bardzo chcę się z Wami tym materiałem realizowanym w kwietniu podzielić i sama jestem ciekawa Waszych wrażeń, jak skorzystacie z tego przewodnika i pojawicie się na którejś z tych tras, to mam nadzieję, że się podzielicie wrażeniami. No a my szykujemy kolejny festiwal, bo jak wiecie, w czerwcu odbył się nasz festiwal w Żyrardowie, w takim realu, czyli mogliśmy się z Wami spotkać. Teraz na listopad szykujemy wersję online festiwalu Outriders, ale w przyszłym roku znowu spotkamy się na żywo w Żyrardowie i wierzcie mi, że przygotowania już ruszyły, ledwo skończyliśmy ostatni festiwal, a działamy nad następnym. To jest super wydarzenie, naprawdę zachęcam Was, będąc oczywiście członkami naszego programu World, macie z automatu wejście na festiwal, nie potrzebujecie już wtedy żadnych dodatkowych biletów, nie musicie nic robić, po prostu przyjeżdżacie i się spotykamy. Tak więc zachęcam Was do bycia z nami, bo chcielibyśmy czuć sens wykonywanej przez nas pracy, a to dzięki Wam ona ten sens po prostu ma.
No i słuchajcie, przyszedł czas na pozdrowienia. Tak, 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 to nie koncert życzeń oczywiście, ale jak niektórzy z Was na pewno wiedzą, na Discordzie przy okazji każdego wyjazdu filmowego próbujemy zrobić taki mały konkurs i mówiąc Wam, dokąd jedziemy, pytamy Was, ile kilometrów pokonamy. No i okazuje się, że Hiszpania dotychczas przez te wszystkie przeloty samolotem, przez podróże pociągiem itd., okazała się krajem, w którym pokonaliśmy najwięcej kilometrów w trakcie naszej podróży. To było prawie 8 tysięcy kilometrów. Wow! Najbliżej tego wyniku był Strzelec z Discorda. Strzelec, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie w związku z tym. Typowałeś 12 tysięcy kilometrów, o ile dobrze pamiętam, ale to i tak była wartość najbliższa prawdzie. Tak więc serdeczne pozdrowienia w podcaście Outriders Power dla Strzelca. Mam nadzieję, że będziemy się bawić dalej, no bo słuchajcie, teraz ważą się losy kolejnej podróży Outriders. Naszym celem jest Wielka Brytania. Mam nadzieję, że wszystko się uda. No ale po tej podróży, tak jak wspomniałam Wam wcześniej, nie wiemy co dalej z finansowaniem filmu i czy będziemy mogli po prostu dalej bez problemu realizować zdjęcia z powodów finansowych. No tu na Wielką Brytanię patrzymy trochę z powodów pandemicznych, bo różne informacje do nas w tej chwili docierają. Natomiast no trzymajcie kciuki, bo chcemy Wam pokazać kraj, w którym od dawna przemysłowo nie wydobywa się węgla kamiennego dla energetyki. Są jeszcze małe kopalnie, ale o nich mam nadzieję opowiem Wam po powrocie albo w trakcie pobytu, jeżeli do niego dojdzie w najbliższym czasie. Tam są plany otwarcia oczywiście nowej kopalni węgla kamiennego, ale to jest ten wspominany przeze mnie wcześniej węgiel koksujący, czyli baza do produkcji stali. No sprawdzimy, jak tam duch Margaret Thatcher się miewa. Pojedziemy też do Aberfan, to miejsce, w którym doszło do tragicznej katastrofy w latach 60. Górnicza hałda osunęła się na szkołę, zabijając ponad 100 osób. Po tej tragedii w Wielkiej Brytanii cały czas się pamięta. No i oczywiście ten wyjazd do Wielkiej Brytanii będzie również okazją do kolejnej kilometrówki. Mam nadzieję, że spotkam się z Wami na Discordzie i będziemy mogli potypować, ile kilometrów tym razem ekipa Outriders przemierzy. Będzie to okazja do wspólnej zabawy, ale też w kolejnym podcaście, oczywiście do kolejnych pozdrowień. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście z nami. Zapraszajcie do nas również swoich znajomych i wspierajcie nas na dłużej. Zostańcie z nami. Tymczasem do usłyszenia za 2 tygodnie. Mówi Wam Karolina Baca-Pogorzelska.